Siemanko, tu Dziar. Dziś drugi dzień poszukiwań w Holandii. Przeszedłem sobie jakby brzegiem, bo jest odpływ. Nic nie wyszło. Oprócz kapsla. W drodze powrotnej mam takiego woblera. Spory. Pewnie z 5 euro kosztuje takie coś. Biorę. Tu jest zestaw z taką gliździorą. Sztuczną oczywiście. I oksy. Może komuś oddam. Ance może. No i ten. I tu jest jeden kapselik. Zaraz tu wchodzę, ale już bez gumiaków, bez sita, tylko na plażę. Go zesrało po głowie. Nie bić się. Korzystając z okazji, że taki piękny zachód słońca, mogę go pokazać. Ważę już jakąś chwilę. 4,20. Ale nie jestem długo. Może pół godzinki. Przeszedłem dzisiaj jakby na drugą plażę. Przy takich jakichś garażach. Knajpa też tu jest. Później tam będę koło stolików chodził. Zobaczę, co dzisiaj wyjdzie. To, co tutaj jest najlepszym widokiem, to te statki na wyciągnięcie ręki. Tutaj jest ryn na jakieś, nie wiem, 70 metrów od linii brzegowej, tej odpływowej. I jak jest odpływ, to te statki mega blisko można sobie podejść. Tam, gdzie ten chłop stoi, jeszcze trochę bliżej. Przed samym wyjściem z tej plaży trafił mi się hotspocik, 2,35 euro. Mam chrapkę jeszcze na te stoliki przed tą restauracją, ale muszę zamknąć. Idę teraz na tą drugą plażę, gdzie wczoraj łaziłem, zobaczymy, co tam wyjdzie. Proszę bardzo. Znalazłem śmietankę do kawy. Całą. €0,70. Nie 70, co ja powiedziałem, 50, 70, no nigdy nie widziałem czegoś takiego w jednym kawałku. Druga już, jakby z tego kawałka plaży. Jeszcze coś jest. Jest. 10 centów. 60 centów, no to prawie, żebym dobrze powiedział. Może jeszcze dziesiątka jest. Dobra, pokazuję, co mam w kieszeni. To jest 3,15 euro. Jestem w połowie tej plaży, którą niedawno zacząłem. Idę pasem przy wodzie. Taki otwieracz.
otwierać i 60-70 centów. Siedzę w dziurze, już jestem zmęczony. Wokół mnie ciemności. Mam euro 30. Siemanko, witam wszystkich na głównym podsumowaniu. Zacznijmy od Polski, tam gdzie zaczynałem kopanie. Moc pieniędzy wyszło 123 złote 20 groszy. Potem było, co było, Szwecja. Wyszło może z 15 koron tutaj. W międzyczasie wychodziły fanty, już nawet nie pamiętam gdzie. Samochodziki, otwieracz, zapalniczka, pilker, okulary też. A w Polsce były jeszcze przecież kopania na Dolnym Śląsku. Wychodziły perelki, fenole. Tu jest dwa feningi, 50 feningów. Zety, dwa, 50 groszy złotówka. Kopernik zajechany. Potem była Szwecja, potem, a tu jeszcze z, potem była Norwegia bodajże. To są fanciory z Norwegii. Te pieniążki są starsze, a jeszcze gdzieś mi zapodziały się te dwa małe. To są fanciory z Norwegii, korony. Jeszcze gdzieś mam dwa pieniążki stamtąd, ale muszę popatrzeć gdzieś w aucie. Potem była Dania. To już z tych duńskich wyszło 63 korony. Też piękne monety. No i w Danii wyszły jeszcze te dwa srebrne pierścionki z próbami. Bardzo fajne. Z wody powychodziły. Potem tu są takie fanty z różnych miejsc. Znaczy głównie z Polski, z tego co je poznaję. Klamerka do WKZ-u. Jakiś medal, coś tu na nim wychodzić, wyjść może. No i ostatnie było kopanie w Holandii, gdzie wyszło 31 euro 65 centów. Też dosyć fajne. To by było tyle z zysków. Potem były straty. Tu mam popisane jeszcze wydatki. Na prom wydałem 834 zł, tam do Szwecji i potem z Norwegii do Danii. Rozrusznik w Danii kosztował mnie 2481 zł. I na paliwo wydałem 2357 zł, ale przejechałem 5331 km. No to nie jest źle, czorny dał rady. Tu są jeszcze jakieś drobne, których nie podliczałem. No przejdźmy dalej do strat. To rozrusznik był. Potem to jest część z woderów. Wodery się tu roztargały. Będę to próbował szyć. No, było to tak. Drugiej już nie ma. Wyrwało się. I jeszcze zauważyłem, że mi pękło sito tutaj i zardzewiało jak diabli od morskiej wody. Pewnie będę robił nowe, a to wywalę. No ale to też jest strata, trzeba pokazać. Dziękuję wszystkim za oglądanie, ja już jestem w domu. Mam nadzieję, że podobała się seria. Może kiedyś uda się powtórzyć takie coś, raczej w przyszłym roku, a może i w tym. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. Nara.